Cześć, cześć, siemanko. Mamy coś nowego, bo będziemy zaczynać zabawę z karmóweczkami. Na to karmóweczki. Karmóweczki na większą produkcję, No i karmóweczkę będę trzymał w kartonie. Trzeba otworzyć. Delikatnie nożykiem, nie pokazuję danych. Znaczy, mam nadzieję, że nie przerwaliście teraz oglądania, bo nie chcę, żeby ktoś z tą informacją wyszedł stąd, nie? Nie trzymamy w kartonie, absolutnie. Żeby nikt tego błędu nie popełniał, nie? Głupota. Dobra, tak jest niebezpiecznie. Inaczej, obejmę sobie staty w pewnym sensie. I cyk. Też nóż u mnie w ogóle trochę niebezpiecznie się wydaje być. Z moją zgrabnością. Dobra, ja to sobie tak, o. Albo w ogóle tutaj, zobaczcie, fajne wyjście, a ja tam się męczę. Gazety. Czytać będzie co? To jest, o, pojemnik. Widać robactwo. I hitpack. Dziwne. Paczkę zamówiłem wczoraj czy przedwczoraj? No przedwczoraj, ale wieczorem, więc wyszła wczoraj. No ja ciepło od niego nie czuję, no trudno, no życie. No dostałem wizytówkę, więc już wiadomo o co chodzi. Nawet nie wiedziałem, że to jest jakaś większa działalność. Ostrość złapiemy sobie na to. No proszę bardzo, robaki żyją, to mogę pokazać. Przy zakupie pożyć 100 zł, gratis 150 sztuk szarych, dobra. Karaczany szare, madagaskarskie, tureckie, argentyńskie, mącznik, młynarek, każdy rozmiar. Dobra, ciekawie, fajnie, super, ładna wizytóweczka, idzie na bok, zostaje oczywiście ze mną. No i teraz tak, czy coś tu więcej mam? No, gazetki do poczytania i fajny kartonik, który może się jeszcze przydać, ale muszę sprzątnąć teraz. Dobra, jest czysto. Czemu taki pojemnik? Nóż też niepotrzebny. Nie rzucamy nożami w domu, no. Nie brać przykładu. Czemu taki pojemnik? No bo zamówiłem pojemnik 52 litry. A chociaż boję się, że troszkę za mały będzie. No a ten musi być niestety na chwilę, bo robale doszły szybciej, a przecież nie będę ich trzymał cały czas tak ciasno. Chociaż to są dość wytrwałe karaczanki. To są karaczany szare. Cyk. Cyk. I cyk. Uwaga. Lubią uciekać. Bardzo lubią uciekać. Jakie one są do typu? Takie miękkie. Ajajaj. Już jednego gonię. Jaj, właśnie. To jest ich umiejętność, uciekanie. Także ja je po prostu tu wrzucam, zamykam na razie. Ale tam jakiś trupeczek chyba jest, ale to się zdarzyć może i to jeszcze u młodego. No tu jakiś... No trudno, no tam parę może zawsze paść, nie? To tylko robale. To pora zimowa, widzę, że hitpack mógł być albo jakiś wadliwy, albo coś. No ale to już nie wina wysyłającego, w żadnym razie. Dobra. Chyba, że byłby dwa razy używany, ale... No nie wyobrażam sobie i nie chcę myśleć, żeby to było realne. Na tą chwilkę tak, no i pewnie zaraz dogram. Zaraz, no u was zaraz, u mnie to kwestia może iluś dni, jak całość nagram. No zresztą odcinka, no w tym momencie to są po prostu wrzucone i zaraz im dam tu jakieś warzywko albo owocka, żeby się posilały. Dobra, no to w pojemniku najpierw dziurki, czyli lutownica. Ja zrobiłem otwory tak. Na tej pokrywie. Dookoła. Tutaj kilka. Taką gromadkę szerszą od tej strony, bo od tej strony tutaj całe to, gdzie było, była jakaś naklejka, wydziurkowałem. Tutaj wydziurkowałem i po kilka tak dodatkowo. Jak będzie trzeba, to jeszcze dorobię, no z pół godziny trzeba sobie na to poświęcić, bo faktycznie trochę zeszło. No inną metodą jeszcze jest
wycięcie otworu i wklejenie takiej siatki dość mocnej, jakaś metalowa na przykład. Mam tutaj coś jeszcze. Dobra, mam tak, mam wazelinkę. O, z foliką ochronną. Tak o. No, pojemnik widzicie ogólnie nowy. Żadnego używanego nie biorę, bo to bez sensu. A po co mi w ogóle wazelina? Wazelina mi po to, tak o, bo wolę mieć dodatkowe zabezpieczenie przy tych robalach. Tak o. Zrobię od razu. Po co mi takie dodatkowe zabezpieczenie w ogóle? Taka pierwsza, najważniejsza myśl, na co może być. Już wam mówię. Jak otworzę pojemnik, i dużo paluchów będzie chciało się naraz wydostać, to prawdopodobnie mógłbym za tym nie nadążyć któregoś razu. Czy po prostu mógłbym gdzieś nie dostrzec i jakiś by sobie wyszedł, tak jest dużo pewniej. Wazelinka troszkę im utrudni wyjście. Mam patent na napojenie. Nie, no nie jestem jego autorem oczywiście, ale jest to dobry patent z tego, co udało mi się podłapać i chętnie go spróbuję. Sprawdzimy. Gaza powinna się namoczyć i pewnie tak się stanie. I przez gazę powinny robaki sobie czerpać wodę. Teraz jak minimalnie upaliłem, to już na pewno się namoczy. Nie wierzę, że nie. Dobra, to będzie w celach obserwacji. Od strony mocniejszej wentylacji ustawię to. Tutaj niech będzie woda. I wytłaczanki. Ojejku, ojejku, ojejku. Dobra, kilka na razie takich średnich wezmę. I w razie potrzeby po prostu będę dokładał. Od tej strony chciałem wodę. Dobra, niech będzie od tej strony woda. Bo tam to chyba była najmniejsza wytłaczanka. Tą wezmę od tej strony, bo będę to o tak rozkładał. Tak. 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 Na razie kilka dużo robali też nie ma, a to się ogarnie i się dołoży bez problemu. I tak to na samym początku wygląda. No już się gaza powoli robi wilgotna, delikatnie. Będzie dobrze, będzie idealnie, myślę nawet. Ale to dokręcę jeszcze minimalnie, minimalnie, żeby na pewno nie rozlewało się. No i tutaj mamy obok karaczanki, które są świetne w ucieczce. Genialne wręcz. Dobra, trzeba by je tutaj umieścić. No parę jest na pewno martwych, a parę jest żywych. Ojejku, jak to śmierdzi już od nich. Dobra, one tu sobie będą popierniczać. I są też maluszki, to wrzucę to tak na razie, na duży, by chciał uciec. I dobra, teraz tak, tu też ich trochę jest. Dobra, niech to leży sobie tak o. I to też niech sobie tak uleży. Co żywe niech sobie wyskoczy do środka, żeby się nie utrzymały. O! Jeden by chciał uciec. W ogóle na chwilę to tak wstawię po prostu. Dobra. Bezpieczniejsza sytuacja teraz jest.
Ze skrzydełkami to pewnie samce. Jak znam sytuację. Widzę tutaj maluszki jakieś. Jeden. Jeszcze jeden gdzieś tu popierniczał. O, jest. Postawię się może. Dobra. O, jeszcze widzę jakiś kolejny maluch szyby. I reszta trupy. O, nie, jeszcze coś jest. Dobra. To zamykam. I odkładam, gdzie ja pokrywkę dałem. Widzieliście? Bo ja nie zwróciłem uwagi. Nie pamiętam. A, w środku jest. A, ściół jest. Dobra. To wszystko do utylizacji. Co tam w środku mam? I co z takim ogórkiem? Bo raczej nie chcę już tego, co jest w niebie, zdawać. Raczej dam im coś świeżego. No tylko jedno jest wyjście, tak? Tylko jedno. Łączniki się zajmą. No i cała filozofia tak naprawdę w takiej hodowli. Będziemy obserwować, będę wam pokazywał, jak wszystko się zmienia. I to na pewno nie jedyna karmówka, która będzie miała pójść dużo szerzej w hodowli. No tutaj są 52 litry. Pojemniku to tym bardziej mało wyglądają te wytłaczanki, chociaż uważam, że ten pojemnik jednak dalej trochę mały będzie. Zapraszam was do wszystkich innych odcinków na fanpage Ptaszniki Dinos, na fanpage dokładnie Dino Spiders, a grupę Ptaszniki Dino Spiders, przepraszam, subskrypcje, łapki, komentowanie i próbowanie. Hej!